Cześć, dziś odcinek specjalny. Cała prawda o kanale Cała Prawda. McDonaldowe maszyny do robienia lodów ekstremalnie często są zepsute. No i McDonald's bardzo łatwo mógłby je zmodyfikować lub po prostu wymienić na inny model, jednak z jakiegoś dziwnego, tajemniczego powodu tego nie robi. Okazuje się, że jest to przekręt na masową skalę i że McDonald's prawdopodobnie jest producentem tych maszyn w cichej zmowie. Czyli najgorszy kanał, który wprowadza widzów w błąd i ja tu to zdemaskuję. Za chwileczkę posłuchajmy dalej. Zestawy dla dzieci Happy Meal to strategia marketingowa firmy, która daje jej miliardy dolarów, ale równocześnie jest ona niebywale szkodliwa dla społeczeństwa. Badania wykazują, że nawet już kilkuletnie dzieci prawie że w ogóle nie zarabia na jedzeniu. To może być dla niektórych szok, ale tak naprawdę McDonald's nie jest firmą w kryzysie. Zacznijmy od lodów. W każdym McDonaldzie jest taka jedna magiczna maszyna, która robi dosłownie wszystkie desery, różne rodzaje lodów, szejki i tego typu rzeczy. No i sęk w tym, że ta maszyna jest bardzo, ale to bardzo często zepsuta. Do tego stopnia często, że powstała nawet specjalna strona internetowa o nazwie macbroken.com, na której w czasie rzeczywistym są pokazane wszystkie McDonaldy, w których ta maszyna jest nieczynna i w których nie można kupić deserów. No i na przykład w takim Nowym Jorku, w którym jest aż kilkaset restauracji McDonald's, w tym danym momencie aż 1/3 tych restauracji ma zepsutą, nieczynną maszynę. Co ciekawe, w Polsce mamy nieco inne maszyny, które dużo rzadziej się psują, ale już na przykład czy to w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy w USA, no jest to po prostu totalna plaga i klienci już tam się mega złoszczą, denerwują, gdy po raz kolejny nie mogą kupić swojego ulubionego deseru. No ale co się dokładnie psuje? No problem w tym, że właśnie nikt na całym świecie tego nie wie. Najbardziej problematyczny wydaje się proces czyszczenia maszyny, który trwa aż 4 godziny. No i to właśnie podczas czyszczenia maszyny wyskakuje tajemniczy błąd, którego jedynym rozwiązaniem jest wezwanie autoryzowanego serwisanta. Ale teraz robi się ciekawiej, bo zastanówmy się, dlaczego McDonald's nic z tym problemem od kilkunastu lat nie robi. Ani nie aktualizuje tych maszyn, ani nie wymienia ich na inne modele. Od kilkunastu lat jest to dokładnie ten sam ekstremalnie awaryjny model marki Taylor. Jest to amerykańska firma, która zawarła z Maciem umowę na wyłączność, a to oznacza, że McDonald's ani nie może wymienić tych maszyn na inne, póki ta umowa obowiązuje, ani też nie może ich we własnym zakresie modyfikować ani napędzać. Może być dla niektórych szok, ale tak naprawdę McDonald's nie jest firmą gastronomiczną, tylko jedną z największych firm na świecie zajmującą się gospodarowaniem nieruchomościami. 85% wszystkich restauracji nie jest prowadzone przez fast foodowego giganta, tylko przez prywatne osoby, które prowadzą ten biznes pod szyldem McDonald's wedle ściśle sprecyzowanych instrukcji. Więc na jedzeniu zarabiają właściciele poszczególnych restauracji, z kolei McDonald's jako globalna firma zarabia na dzierżawie gruntów pod restaurację, na dzierżawie budynków oraz oczywiście na przeróżnych opłatach licencyjnych. No i właśnie dlatego McDonald'owi w ogóle nie przeszkadza fakt, że maszyny się ciągle psują, bo tracą na tym wyłącznie konkretni właściciele konkretnych maków, a nie McDonald's jako sieć. To franczyzobiorca przez kilka godzin lub kilka dni nie będzie zarabiał na deser. Drugim jest Happy Meal, czyli zestaw kierowany dla dzieci. Jak sama nazwa wskazuje, Happy Meale są kreowane na coś mega fajnego, na doświadczenie, które daje radość i szczęście. Najważniejszym elementem tego zestawu jest oczywiście zabawka do niego dołączana, która wywołuje u dziecka pozytywne emocje, które następnie są przenoszone z automatu na jedzenie znajdujące się w tym zestawie i pośrednio również na markę McDonald's. Co więcej, wiele zabawek tworzy kolekcje, więc takie dziecko będzie chciało regularnie wracać do McDonalda, aby zdobywać kolejne zabawki, no i przy okazji zjeść całkiem smaczne i łatwo przyswajalne jedzenie. Jest to oczywiście ściśle zaplanowana strategia McDonalda. Skupia on swój marketing w dużej mierze na dzieciach. Po pierwsze... Więc przechodząc do filmu, to nie jest tak do końca, że dziecko musi zjeść Happy Meala, żeby dostać zabawkę. Można zabawkę oddzielnie kupić. To jest pierwsze kłamstwo. Po drugie, maszyny się w ogóle nie psują. Jak ja pracowałem 6 lat w McDonaldzie, gdzie otwarty był w Polsce, to ani razu się maszyna nie zepsuła, przynajmniej przy mnie, więc te maszyny do szejków i do lodów nie psują się, a jeżeli się psują w Stanach, to z tego powodu, że ta McDonald's jest dużo dłużej, chyba od 50 któregoś roku, więc siłą rzeczy się zużywają, ale to też nie jest prawdą, że nie są wymieniane na nowe, to zależy od franczyzobiorcy.
i po prostu samochód potrafi się na gwarancji zepsuć, to co dopiero maszyna, która ma 20 czy 30 lat, czy 10 lat też, czy 5 lat też się może popsuć, ale nie jest to nagminne, po prostu ilość restauracji McDonald's w Stanach jest tak duża, że no, te awarie się zdarzają po prostu. To jest następne kłamstwo. Następne kłamstwo też, że firma ta zarządza nieruchomościami i 85% restauracji w Polsce to jest franczyza, ale tak jest od niedawna, bo do tej pory 100% restauracji w Polsce było pod logo McDonalda. Logo było czerwone i żółta cyferka, więc McDonald's dopóki zarabiał, dopóki był ruch w interesie, to sam zarabiał na sprzedaży. 100% lokali było pod siecią McDonald's. Choćby ja byłem pracownikiem McDonalda, a nie franczyzobiorcy. Dopiero gdy restauracji otworzyło się tak dużo, że obroty spadły w pojedynczych restauracjach, McDonald's zdecydował się na franczyzę. Po prostu obroty były zbyt małe i wolał to oddać w prywatne ręce, żeby, bo już nie chciał się tym zajmować, bo za małe pieniądze były. Wolał się skupić na właśnie kupieniu gruntów i podpisywaniu nowych umów franczyzowych. Więc to jest następne kłamstwo. Nie sprawdził ten człowiek, że praktycznie do 2016 czy 17 roku 100% restauracji i 100% pracowników było zatrudnione bezpośrednio w korporacji McDonald's Polska, a i nie tylko, bo dyrektorzy w McDonald's USA byli zatrudnieni. Tutaj sobie zastrzegam prawo do pomyłki, ponieważ nie dysponuję pełnymi danymi, ale na pewno było tak, że McDonald's w Polsce miał 100% lokali. Pierwszy był Sezam czy Ikea, a potem Dworzec Centralny i tych restauracji było zbyt mało, żeby oddawać to we franczyzę po prostu. I ruch był taki duży, że ludzie czekali po na przykład na zewnątrz w kolejce, żeby zjeść słynnego McDonalda. Także do usłyszenia, hej, w następnym odcinku.